Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Zabrakło, szkoda trochę, bo chcieliśmy się pokazać tu z jak najlepszej strony. Pokazaliśmy się na co nas, ile mogliśmy, tyle daliśmy z siebie, myślę. Ja dałem też z siebie to, co potrafiłem. Skoki oceniam, no nie były złe, ale warunki też miałem nie najlepsze, bo w jednym i w drugim skoku dostałem plusowe punkty dodatnie i nie dało rady już więcej z tego wyciągnąć. No to jest sport. Jutro też jest dzień i będziemy walczyć. Powiedz, o ile ten pierwszy skok był dobry, bo zająłeś trzecie miejsce w grupie, to ten drugi, oprócz wiatru, tam były jakieś błędy techniczne. No był błąd techniczny taki, że troszkę przypóźniłem to odbicie i to nie był taki skok, jak powinien być, ale nie był zły też. Szanowni panowie, miejsce trzecie w konkursie. Trudno, no nie udało się na podium, bo chciało się tu być jednak w Zakopanem na swojej skoczni. Mimo wszystko motywacja na jutro jest. Jak najbardziej, jutro też jest dzień, tak jak mówię, jutro już każdy indywidualnie na swoje konto będzie sobie tutaj miejsce wywalczał i będzie dobrze. Publiczność jak zwykle dopisała. No tutaj w Zakopanem jest najlepiej, jak w sumie nie jeżdżę jakoś, dopiero w tym sezonie po Pucharze Świata zostałem brany tak częściej i powiem, że tu w Zakopanem jest najpiękniej jak na każdym Pucharze Świata. Dziękuję.